Znacie Kacpra Rucińskiego? Nie znam gościa. Dobra. Nie, znamy, znamy. Ktoś kiedyś powiedział. Często go wynajmujemy. Kacper Ruciński powiedział. Znamy go bardzo dobrze. Bardzo fajna dziewczyna. Czy ja jestem wam potrzebny? Tak. Posiedź. Kacper Ruciński kiedyś powiedział, podstawowa emocja w stand-upie to wku. A jak jest u ciebie? Bo ja mam wrażenie, że ty i twój XS kolega bazujecie... Ała! Już powoli zaczynam wierzyć, naprawdę. To do trailera weź. Że wy raczej budujecie wokół pozytywnych emocji, że wasza ironia jest taką ironią przytulania, afirmacji. Jak to sądzisz? Ja myślę, że chodziło mu trochę o to, że jeżeli jesteś wkurzony w cudzysłowie na scenie, czyli opowiadasz o czymś, co cię denerwuje, irytuje i tak dalej, to widz to obśmiewał, no bo ty masz przerąbane jako komik, opowiadasz o złej historii i wtedy łatwiej jest się ludziom śmiać, bo czują jakąś tam wyższość nad obśmiewaną postacią. Więc myślę, że o to mu trochę chodziło, że ten moment, kiedy ja mówię, nie wkurzę was, że, to ludzie mają, no tak, no mnie też, więc może to o to chodziło, no. Tak mi się wydaje. A zaczniesz sobie jakąś prywatę kiedyś? Czy komuś ze sceny, kto cię gnębił, drażnił, irytował, podrywał dziewczynę, że ze sceny dokonałeś jakiejś wendety? No myślę, że tak potem pomyślałem po tej rozmowie w radio u ciebie z Kędzierskim, że z tą dziewczyną pierwszą może trochę przesadziłem. A odezwała się? Nie, nie. Odezwała się jej rodzina, że ona nie jest. Nie, żartuję. Może ja wytłumaczę. Żart! Zapytałem panów... Żyje, ona zapytałem żyje. Panów Jezu. W podcaście, jakie mają najbardziej traumatyczne doświadczenia z kobietami. I Rafał wyzlał, mogę to powiedzieć. A mów, Kuba, co mi ona obchodzi teraz? Że po prostu była materialistką. Najdelikatniej mówiąc. I zostało to Rafałowi długie lata. Odpowiadając na twoje pytanie, na scenie zrobiłem to, że może to gdzieś siedziało we mnie w środku i nawet nieświadomie, a bardziej podświadomie to zrobiłem, że miałem takie, no to teraz uważaj. Jak tu na mnie 100 osób przychodzi, jak ja im wszystkim powiem, co ty robiłaś. A potem nagle się zrobiło z tego 30 milionów wyświetleń i miałem, o cholera. Czyli reasumując, jest duża szansa, że ona wie. Jest. Dobrze. Ostatnie pytanie. Nie! Przedostatnie pytanie. Dlatego, że Lotek już tego doświadczył, trochę zmieniam swój program i wprowadzam nowe elementy. Spełniłem marzenie Lotka, chcę też spełnić twoje. O. Jeżeli masz jakieś marzenie, które mieści się w zakresie mojej fantazji, budżetu oraz możliwości amerykańskiej telewizji, to wal. Takim najskrytszym to myślę, że usłyszeć piosenkę pana Podsiadło, Małomiasteczkowy. Zagraną na dudach. To by naprawdę? Było, to by bardzo było. Prosimy! Naprawdę?